Witam wszystkich serdecznie. 14 listopada, niedziela, piękne słońce. Ostatnio opowiadałem troszeczkę o tym, że chcemy zmniejszyć hodowlę. Hodowlę to może duże słowo, ale taką naszą opiekę nad naszymi gołębiami z 55 sztuk do 32. I tak jak mówiłem, podarowałem koledze Markowi 23 gołębie. Trafiły szczęśliwie do niego, zasiedliły się, gołębie roczne poszły w parę, a gołębie młode trafiły na gołębnik gołębi młodych. Tak jak mówiłem, u nas zostało 32 sztuki, 15 samców i chyba 17 samiczek. Dokładnie jeszcze tam nie rozpoznałem dwóch, przy dwóch mam takie jakby nie do końca, nie jestem pewien. Chciałem się zaprezentować gołąbki, które pod filmikami, tam koledzy mówili, że ładne szpaki nam się udało hodować i właśnie chciałem je pokazać. I tutaj tak może po kolei. Nazwaliśmy go 73-84. Zrób pauzę. 73-84. Ja na niego mówię czerwony szpaczek. Jest to po naszym obcym, czy po naszym belgu. Gołąbek ma tu jeszcze jedno piórko do spierzenia. Piękny, ładny, spokojny taki gołąbeczek. No barwą naprawdę trafiliśmy idealnie. On się przepierzył, był przedtem bardziej czerwony. Wyszedł samczyk. Z początku myślałem, że to jest samiczka. Śliski, ładny gołąbeczek. Pokażę następnego. Gołąbki się wczoraj kąpały, także tą śliskość dopiero jeszcze uznają jutro. 73-77 jest to z połączenia gołębia Dominik Palerski. Tu może pokaż oko. Piękne oczko. Też tu jest gołąbek. Ostatnie piórko już do pierza. Wszyscy pokazują, jak gołąbek powinien wyglądać. Okręt z tyłu, z przodu pudzian. Piękne te szpaczki nam wyszły. Nie są to pewnie żadne te wandebulki, ale no piękny, piękny szpaczek. I nie mogło u nas być inaczej, jak 73-66. Jest to pierwszy nasz gołąb. Pionier, pierwszy nasz młody gołąbeczek, też piękny szpaczek i on już jest spierzony całkowicie, piękne, piękne skrzydło, także to są takie trzy szpaki. Chciałem złapać mamę do mnisia, ale każdy widział tego gołębia. Co jeszcze pokażemy? 79-11 jest to po synu Super Szali od mojego przyjaciela Bogdana Michalaka. To jest ta samiczka z zagnieżdżonym jajem. Pomógł nam weterynarz. Jest to drobniejszy gołąbek. Tu jeszcze jest jedno piórko do spierzenia. Na przedostatnim jest, ale piękne budowie. Ja nie jestem znawcą, ale naprawdę gołąbek leży w ręku. Tak jak wszyscy prezentują, pokażę jego ogon w jedno piórko. Nie wiem, czy to teoria, czy tylko fanaberia ludzi, ale coś w tym musi być. Tu kolega podpowiadał, że może go usunąć, skoro to jedno jajko już było problem z rozrodem, ale ja chcę jej dać szansę. Myślę, że będzie, jeśli będzie łączona, będzie płodziła jakieś tam gołąbki. Kolejnym gołąbkiem jest to prezent od kolegi spod Krakowa, go tak nazwałem, od kolegi Andrzeja Francuziaka. Jest to samiczka, którą wymieniliśmy za... ja podarowałem mu trzy gołąbki, on nam podarował dwa. Czarną samicę, chciałem ją złapać, ale uciekła na wolierę i chciałem stresować. To jest z gołąbków Vandelebele. Ostatnie piórko, właściwie już tutaj do pierza.
A nie wiem, czy to będzie widać, jak ona fajnie przechodzi z rudego w takie szali. Piękny gołąb. Nie miałem z początku przekonania do tej barwy, ale po spierzeniu wyszedł cudowny gołąb. U nas te gołąbki w ogóle ładnie się udało spierzyć, takie śliskie są. Jak pojechały gołębie do kolegi Marka, to Marek może żartował, ale powiedział, czym ty je natarłeś, że one są takie śliskie. No tutaj nieodzowna pomoc przy spierzeniu była od kolegi Dominika Palskiego. On mówił mi, co mam podawać i w jakich proporcjach. On mówił, ja słuchałem i tak wyszło, że udało się. No naprawdę. W tym sezonie, jeszcze tak się opowiem, nasze gołębie nie przeszły żadnych chorób. Nie mieliśmy adeno. Może dlatego, że nie szły na żadne loty, nie były łapane, stresowane w żadnych koszach transportowych, nie były wywożone, latały w koło gołębnika. Nie mieliśmy adeno, nie mieliśmy żadnych chorób układu oddechowego. Szczepiliśmy tylko raz gołębie, paramexo adeno. Może ta szczepionka też się przyczyniła do tego, ale myślę też, że karmienie. Nie przekarmialiśmy gołębi, szczególnie gołębi wieczorem. Jak karmiliśmy dwa razy, to drugi raz były mniej karmione, żeby one nie szły z pełnym wolem na noc do spania. Nie szczepiliśmy na ospę, żadnej ornitozy. Tu w koło słyszałem, wszyscy mówili, gołębie uzdrowiły, działy się cuda. U nas jakoś tego nie było. Nie chcę też za dużo mówić, żeby nie wywołać żadnej choroby. I tam tak jak zawsze, tak jak i spontanik, jeszcze pokażę raz tego czerwonego szpaczka, bo naprawdę, naprawdę piękny. Tu może nie będzie widać w tym słońcu tej czerwieni przebijającego. Każdy mówi, że to jest normalny szpak. No dla mnie to jest czerwony szpak, jego tak nazwałem. Tak jeszcze może się opowiem. Wczoraj, tak jak mówię, gołąbki kąpane. Teraz siedzą w zamknięciu, dopiero będą otwarte, podejrzewam, może z początkiem kwietnia. Nie będziemy lotować w przyszłym roku, także ma nam to sprawić radość. I chyba utrzymamy tą ilość 32 sztuki. Być może tutaj połączymy któreś gołębie. Tutaj kolega chciał po naszej czarnej gołąbka. Być może sobie też zostawimy. No nie wiem, w każdym razie ta ilość gołębi, która teraz jest, te 32 sztuki, odpowiada nam w zupełności. W ten dzień, gdy mnie nie ma, przy gołębiach chodzi moja Ewa. Także tutaj jest luźniej i posprzątać, zapanować nad tym wszystkim. I mówię, nie, może nie ilość, ale jakość gołębi. Dla mnie gołąb musi być wyjątkowy. No, jeszcze raz podkreślę, myślę, że ten gołąb jest jednym z wyjątkowych, chociaż wszystkie gołębie u nas mają coś w sobie i tyle. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić kolegę Marka, do którego trafiły gołębie. Marek mnie tam bombarduje zawsze jakimiś filmikami. Pokazuje, piękny gołębik zbudował, pokazuje jakie tam, które gołębie się połączyły, które pary, jak trafiły do niego, to dwie pary się chyba poznały z tych gołębi, a dwie przeparowały się, reszta tak jest jeszcze w takim luźnym, jakby powiedzieć, luźnej atmosferze. Chciałbym też pozdrowić kolegę Andrzeja Francuziaka, od którego mam dwa gołębie i no i to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, którzy śledzą nasz kanał. Przepraszam, że nie jest on nagrywany ze środka gołębnika, ale tak jak mówię, teraz ostatnio chodzę w masce pełnotwarzowej. Coraz bardziej dbam o drogi oddechowe i w tym takim, powiedzmy, hełmofonie nie bardzo by było mnie słychać, ale na pewno nagramy coś też ze środka. Nie chcę tutaj za bardzo stresować tych naszych gołąbków, bo one nigdy nie były w żadnych koszach chowane, także tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.